Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was ponownie na demonstrację możliwości aplikacji Bing, tej od Microsoftu, jej sztucznej inteligencji AI, ponieważ pojawiła się tam nowa funkcja umożliwiająca rozpoznawanie grafik, czyli tego wszystkiego, co znajduje się na zdjęciach, zrzutach ekranowych itd. W tym celu oczywiście otwieramy sobie aplikację Bing. Podgląd. Przycisk. I pod polem edycyjnym. Bardziej, przestań odpowiadać. Nowy temat. Zwróćcie uwagę, pojawiła się taka przycisk. Funkcja wyszukaj przy pomocy obrazu. Wyszukaj przy użyciu obrazu. Przycisk. W momencie, gdy ją aktywujemy, zapytaj usługę Bing, chcemy research takie foto. Przycisk. Uruchamia się opcja wykonywania zdjęć, ale u samego dołu mamy też przycisk otwarcia biblioteki zdjęć. Ja w tym momencie zdjęć nie będę robił, tylko skorzystam z biblioteki. Anuluj. I z tej biblioteki wybiorę sobie zdjęcie. 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 Dat. Zdjęcie. Czas. 10:21. Które doskonale znacie z mojej szuflady. Jest to zdjęcie ilustracyjne, na którym widać mnie i Zako, mojego psa przewodnika. I po dodaniu zdjęcia, musimy w pole edycyjne wpisać to, o co nam chodzi. Czyli ja tu już mam wpisane, więc po prostu z edycji sobie wkleję. Co znajduje się na zdjęciu? Co znajduje się na zdjęciu? Blok, przycisk. I 27 ukośnik. Klikamy przycisk. Wyszukaj przy użyciu. Prześlij. Prześlij. Użyj mikrofonu. Lotki animation. Analizowanie obrazu. Rozmycie prywatności ukrywa twarze przed czatem Bing. To jest standardowy komunikat, że nie tylko na zdjęciach, ale w ogóle jak wysyłamy grafikę, Bing informuje, że twarze będą zasłaniane, nie będą rozpoznawane, co niesie za sobą też pewne ograniczenia istotne z punktu widzenia osób z dysfunkcją wzroku, które chętnie skorzystałyby z dodatkowych informacji typu w jakim ktoś jest wieku. Odebrano wiadomość. Na zdjęciu widać osobę siedzącą na ławce z psem leżącym obok niej. Twarz osoby jest zamazana, aby chronić jej prywatność. Osoba ta ma na sobie szarą marynarkę, niebieską koszulę i niebieskie dżinsy. Jest to brązowy labrador retriever w zielonej uprzęży z napisem pies asystujący. Ławka jest drewniana i znajduje się na wybrukowanej ścieżce. W tle widać trawnik z drzewami i budynkiem, uśmiech, roześmiane oczy i zarumienione policzki. Jak słyszycie, zestaw informacji jest bardzo, bardzo duży. Mamy informacje i że siedzę na ławce, jaki jest kolor tej ławki, w co jestem ubrany, jakie są kolory tych ubrań i tu wszystko się zgadza bardzo dobrze. Kolor psa się zgadza, kolor jego uprzęży zielony również, napis na uprzęży także. Rasa psa się nie zgadza, bo to nie labrador, tylko Chesapeake Bay, ale zwróćcie uwagę, ile mamy samych tych wszystkich szczegółów. Analizowanie obrazu. Na zdjęciu widać osobę siedzącą na ławce z psem leżącym obok niej. Twarz osoby jest zamazana, aby chronić jej prywatność. Osoba ta ma na sobie szarą marynarkę, niebieską koszulę i niebieskie dżinsy. Jest to brązowy labrador retriever w zielonej uprzęży z napisem pies asystujący. Ławka jest drewniana i znajduje się na wybrukowanej ścieżce. W tle widać trawnik z drzewami i budynkiem, uśmiech, roześmiane oczy i zarumienione policzki. Okej, okay, no to sprawdźmy, czy tu możemy o coś więcej tą aplikację zapytać. 1. Z. 30. Na przykład powiedzmy, że interesuje mnie budynek. Dlaczego? Gdzie zostało zrobione? Przestań odpowiadać. Nowy temat. Przycisk. Zapytaj usługę Bing. Zadaj mi pytanie. Tak. Wielokropek. Punkt wstawiania na koniec. Wejście ekranu Braille. Orientacja napiszmy zablokowana. Sobie orientacja tak. Pozioma. Kropki 4-6. Wiel. O. Co? T. O. Spac. Z. A. Spac. B. U. D. Y. N. E. K. Spac. W. I. D. O. C. Z. N. Y. Widoczny. N. A. Spac. Z. D. J. N. C. I. U. Znak zapytania. Zdjęciu. Lotki animation. Co to za budynek? Orientacja widoczny na zdjęciu. I czekamy. Odebrano wiadomość. Niestety, nie jestem w stanie określić, jaki to budynek widoczny na zdjęciu. Nie mam dostępu do informacji na ten temat ani możliwości przeprowadzenia odwrotnej wyszukiwarki obrazów, uśmiech, roześmiane oczy i zarumienione policzki, buźka. To są niektóre minusy, jakie niesie ze sobą ta usługa. Czyli z jednej strony może nam bardzo szczegółowo opisać to, co widać na zdjęciu, ale jakaś głębsza interakcja często jest niemożliwa. Niemożliwa jest z kilku powodów. Jedne to są warunki prywatności, czyli nie opisze mi, jak ktoś wygląda, jego twarzy, fryzury, tego, czy nosi okulary, czy też nie.
Druga rzecz to często próbuje aplikacja bazować też na metadanych plików graficznych. Jeśli czegoś w tych metadanych nie ma, no to on też się tymi informacjami z nami nie podzieli, nie będzie dodatkowo analizował zdjęcia, po prostu stwierdził, że ta grafika, ten plik tych dodatkowych informacji nie posiada, więc on po prostu nam tych informacji nie dostarczy. No ale okej. Okay. Czy w pobliżu znajduje tak się, jak jest, co się dzieje, przestań odpowiadać na temat. To sprawdźmy, dodając przy użyciu inne obrazu, przycisk, zdjęcie, camera, jak to może działać. Smart camera, rotata, znowu librare, przycisk, wybierzmy sobie z biblioteki jakąś fotkę. Album, zdjęcia, pasek przewijania, pionowo, zdjęcie, data, zdjęcie, data, 21 lipca. Dobra. Zaznaczone. Podgląd, przycisk. Tu mam podgląd, zrzut podgląd, ekranu z aplikacji treningowej. Zawsze wspaniale jest, co znajdę, blog, analizowanie, no, na zdjęciu widać osobę siedzącą. To jest słabe, że tutaj 30, co to zawsze, niestety, nie jestem w stanie. Ja muszę szukać tych 30, pól edycyjnych. Co to jest? Przycisk. Czy w pobliżu znajduje się, jakie są najważniejsze, co się, przestań od, nowy temat. Zapytaj usługę, blog, zapytaj usługę, Bing. Wielowierszowe pole tekstowe. I tu znowu, żeby nie pisać, to z edycji zaznacz, sobie wkleję pytanie, co znajduje się na zdjęciu. Zaznacz, wklej. Co znajduje się na zdjęciu, blok, przycisk, 20 sobie prześlij. 4000, wyszukaj, prześlij, przycisk, użyj mikrofonu, lotki animation, analizowanie obrazu, rozmycie, no, prywatności, ukrywa twarze przed czatem. Zobaczymy, co na tym screenie z aplikacji zegarkowej odnajdzie Bing, o czym nas poinformuje. Bo, tak jak wspomniałem, jest to podsumowanie treningu. I zobaczmy, co odebrano tam znajdzie. Na zdjęciu widać zrzut ekranu z aplikacji do śledzenia aktywności fizycznej na smartfatchu. Aplikacja jest w języku polskim, a tytuł brzmi podsumowanie. Na ekranie wyświetlana jest liczba rund, spalone kalorie podczas aktywności, całkowita liczba spalonych kalorii i średnie tętno. Ekran zawiera również kolorowy pierścień aktywności, który pokazuje postęp w realizacji dziennego celu aktywności. Tu jest czarny, a tekst jest biały i czerwony, uśmiech, roześmiany. Jak widzicie, bardzo dużo szczegółów dotyczących kolorów, dotyczących tego, co zostało rozpoznanie na ekranie, czyli napisy same jako takie, ale mamy też grafikę, więc spróbujmy dopytać go o tą grafikę. Wyszukaj lub wpisz adres URL. Gdzie tu mamy to znowu pole edycyjne? Więc bytom, etap, pieniądze, na zdjęć, analiz, blok, blok, obrazek. No to jest to, czego ja widać zrzut ekranu, nie lubię 3, Z, w 30. Bingu co to bardzo jest? Jakie są najważniejsze? Czyta aplik, jaka marka smart? Czyli przestań odpowiadać. Nowy temat. Przycisk, zapytaj usługę Bing. Tak, zadaj mi pytanie, go. Punkt stawiania na końcu. Wejście ekranu blaina, orientacja zaznaczona. Skoro był pierścień aktywności, to zapytajmy, kropki 4, 6. Z, I, X, P, I, E, R, S, C, I, E, N, spacja, A, K, T, Y, W, N, O, S, C, I, aktywności, Z, O, S, A, E, spacja, został, Z, A, M, K, N, I, N, T, Y, znak zapytania, zamknięty, lotki animation, orientacja pionowa. Bo takiej informacji nie mieliśmy, więc możemy spróbować doprecyzować taką informację, dodając jakieś takie dodatkowe pytania. Odebrano wiadomość. Tak, na zdjęciu widać, że pierścień aktywności został zamknięty. Oznacza to, że osoba korzystająca z aplikacji osiągnęła swój dzienny cel aktywności fizycznej. Gratulacje, uśmiech, roześmiane oczy i zarumienione policzki, buźka. Czyli widzicie, że pewna informacja, która gdzieś tam się pojawiła, dodatkowo w formie graficznej, mieliśmy tylko najpierw informację o istnieniu jakiegoś tam obiektu. Tutaj mogliśmy doprecyzować, dopytać, jak to wygląda dokładniej, czy te, czyli informacja zawarta w grafice, która w pierwszej wersji nie została nam dostarczona, tylko była informacja o grafice, a nie było informacji podanej, tej treści, jaką niesie ze sobą ta dodatkowa grafika, mogliśmy uzyskać ją po zadaniu dodatkowego pytania. Zadaj mi pytanie. Ok, no to sprawdźmy w takim razie jeszcze jakąś inną fotkę. Historia czatu. Przycisk. Użyj mikrofonu. Wyszukaj przy użyciu obrazu. Wyszukaj przy użyciu obrazu. Smart camera. Smart camera. Search more. I tu znowu dajmy foto library. Anuluj. Zaznaczam albumy, zdjęcia, pasek przewijania tonowego, zdjęcie, data, 18 stycznia, zdjęcie, podgląd, przycisk, podgląd, archiwalne, wybierz styl konwersacji, bo początek, to jeszcze przestań odpowiadać, wygaszony, przycisk, nowy temat, przycisk, zapytaj usługę Bing, zadaj mi pytanie, punkt stawiania na końcu, błędnie zapisane, edycja, rozpoznawanie, edycja, cofnij, skanuj tekst, wklej,
I tu znowu zapytamy, się na zdjęciu? Co znajduje się na zdjęciu. Przycisk. Dwa, ukośnik. 4000. Wyszukaj. Prześlij. Przycisk. Użyj mikrofonu. Lotka. No i znowu poczekamy na to, co prywatności ukrywa twarze przed czatem Bing. Nam Bing znajdzie na tym zdjęciu. Ja wiem, że tam jest potrawa. Ładnie, nie tylko smacznie przygotowana, ale też ładnie, estetycznie podana. No i zobaczmy, co z takiej fotki. Odebrano wiadomość. Na zdjęciu widać realistyczne zdjęcie dania na pomarańczowym talerzu. Danie składa się z podstawy z owsianki z plasterkami banana i pomarańczy ułożonymi na wierzchu. Plasterki pomarańczy są ułożone w okrągłym wzorze, a plasterki banana w centrum. Talerz znajduje się na drewnianym stole z widocznym wzorem słojów. Tło jest rozmyte i niewidoczne, uśmiech, roześmiane oczy i zarumienione policzki. Czyli muszka. Mamy informację, co jest na talerzu, jak to zostało ładnie poukładane, jak owoce zostały zlokalizowane, więc o wiele więcej jest takiej grafiki jesteśmy w stanie wyciągnąć, wrzucając ją do Binga, niż z takiego standardowego tekstu alternatywnego, gdzie najprawdopodobniej, jeśli byśmy natrafili na podobną grafikę na stronie internetowej, pewnie tekst alternatywny dla niej brzmiałby przynajmniej w tym wypadku pudding ryżowy i tyle. Tutaj mamy bardzo precyzyjny, szeroki opis tego, co znajduje się obrazek na zdjęciu. Analizowanie obrazu, analizowanie ten obrazu. Sposób. Na zdjęciu widać realistyczne zdjęcie dania na pomarańczowym talerzu. Danie składa się z podstawy z owsianki z plasterkami banana i pomarańczy ułożonymi na wierzchu. Tu mamy informację, że jest to owsianka, a jest to pudding ryżowy, czyli tutaj znowu Bing sobie nadinterpretuje, albo po prostu tak interpretuje to, co widać na zdjęciu. Tak jak wcześniej w przypadku psa, gdzie rozpoznał bądź co bądź psa rasy Chesapeake jako Labradora, są to bardzo podobne rasy. Tak samo tutaj owsiankę pomylił z puddingiem ryżowym i tu już nie chodzi o samo danie, tak, ale no, ryż to nie owiec, tak, więc jak gdyby tutaj zawsze musimy brać pod uwagę to, że ta aplikacja może się pomylić. Ja dzisiaj chciałem Wam tylko i wyłącznie zademonstrować możliwości tego narzędzia. Jest ono bardzo fajne, aczkolwiek nadal te możliwości sztucznej inteligencji są tutaj wyraźnie ograniczane, bo na mojej szufladzie możecie sobie poczytać transkrypcję z prezentacji albo posłuchać w języku angielskim podcastu, w którym testerzy usługi Be My Eyes, wirtualny asystent, demonstrują nową funkcję bazującą właśnie na sztucznej inteligencji, która znacznie głębiej wchodzi w interakcję z grafikami, która znacznie dokładniej jest w stanie opowiadać o różnych rzeczach i co istotne, przynajmniej tak to wygląda w wersji testowej, tam nie ma takich ograniczeń prywatności związanych na przykład z opisywaniem wyglądu poszczególnych osób, czyli mógłbym, tak jak w przypadku tego pierwszego zdjęcia, mógłbym zapytać właśnie o wygląd osoby na zdjęciu, o jej, nie wiem, wiek, czy nosi okulary, jaką ma fryzurę, kolor włosów itd., itd. Tutaj w przypadku Binga nie jestem w stanie tego dokonać i to się pewnie nie zmieni właśnie z uwagi na tę ochronę prywatności, chociaż nie wiem, jaki sens tutaj i mowa o ochronie prywatności, skoro tak czy tak te dane my widzimy, widzi usługa, skoro my pytamy o to, co widać na zdjęciu, te informacje powinny być nam przekazywane, analizowane. Momentami ta usługa działa bardzo fajnie. Takim przykładem, który niestety nie udało mi się go Wam zademonstrować, a z którym ostatnio miałem do czynienia, to gdy kupowałem koszulkę, rozmiarówka na stronie internetowej była w formie tabelki, ale tabelki, która została tylko i wyłącznie sfotografowana, czyli wtedy tą grafikę pobrałem sobie do Binga, zapytałem, co jest na zdjęciu, on mnie poinformował, że tabela z rozmiarami, ja wtedy dopytałem, jakie wymiary ma rozmiar XL, dowiedziałem się wtedy,
odbięga, co znajduje się kontekstowo właśnie w zakresie tego rozmiaru XL, jakie rozmiary w centymetrach. I w ten sposób powinniśmy próbować wykorzystywać tą aplikację w tym momencie jako takie dodatkowe narzędzie asystujące. Ja przynajmniej ze swojej strony do tego typu zastosowań Wam serdecznie polecam Binga. Jeśli już skorzystacie z tego narzędzia, to podzielcie się proszę w komentarzach, jak Wy z niego korzystacie, bo jakieś nowe zastosowania zawsze są też mile widziane. Na dzisiaj to już wszystko. Z mojej strony bardzo Wam dziękuję. Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, żeby nic Wam nie umknęło. I cóż, zapraszam Was do kolejnych vlogów z mojej szuflady, a na dzisiaj kłaniam się nisko. Piotr Witek.